Cześć, z tej strony Ania, witam się z Wami na kanale Książka Mikadze i dzisiaj mam dla Was podsumowanie czytelnicze poprzedniego miesiąca, maja, lekko spóźnione, ale też jak zauważyliście, ostatnio filmy pojawiają się rzadziej, to dlatego, że czerwiec i ogólnie ostatni czas mam taki bardzo obfity w różne wydarzenia, zabiegany, żadnych weekendów praktycznie w domu, więc też nie ma czasu ani za bardzo na nagrywanie, wymyślanie filmów, ani też na czytanie. Natomiast jeszcze w maju przeczytałam tych książek sporo, znaczy tyle co zwykle w takim dobrym miesiącu, więc przechodzimy już do tego podsumowania, zobaczmy co czytałam. Oczywiście część książek już pokazywałam, były na początku miesiąca takie dwa filmy, Tydzień Zielonych Okładek i też do tej akcji chciałabym wrócić w następnych miesiącach. I pojawił się też filmik o Bridgertonach i też te książki omawiałam, dlatego teraz postaram się to tak szybko w skondensowany sposób jeszcze raz przedstawić, plus wrócimy do książek, których tutaj na kanale za bardzo nie pokazywałam i być może nie wiecie, że były tutaj czytane. Po pierwsze, Bojkot Agnieszki Kulbat, właśnie książka, którą do tego Zielonego Tygodnia włączyłam. To jest taki kryminał młodzieżowy, można powiedzieć, taki thrillero, kryminał, powieść taka z dreszczykiem, raczej kierowana do młodszego odbiorcy, aczkolwiek wydaje mi się, że i osoba dorosła może się w tym odnaleźć. To jest trochę taka, powiedziałabym, kontra względem powieści typowo takich wattpadowych, w których gloryfikowane są toksyczne relacje, toksyczne osoby. Tutaj mamy przedstawione toksyczne relacje i toksyczne osobowości, ale wyraźnie jest to jakby opisane w taki sposób, że czytelnik się po prostu orientuje, że coś jest tutaj nie tak. Naszą główną bohaterką jest nastolata, która uczy się w szkole dla wybitnej młodzieży, a raczej dla młodzieży, której rodzice są bogaci i wpływowi. I tutaj zaczyna się wątek wielkiego amerykańskiego bogactwa, które nijak nie pasuje do polskiej rzeczywistości i to jest tak naprawdę jeden z największych zarzutów, jakie mam wobec tej książki, czyli po prostu te realia bardzo rozdmuchane. No i tak jak te wattpadowe powieści muszą dziać się w Ameryce, nie ma żadnych realiów opisanych jako amerykańskie, tak tutaj to się niby dzieje w Polsce, ale właśnie realia są takie, rozmach jest amerykański. No ale wracając do historii, tutaj mamy dwie linie czasowe, przeszłość rok temu i teraźniejszość. I właśnie grupa znajomych, Nastka, która ma obsesję na punkcie swojego kolegi, który z kolei w sumie tak nie potrafi zbudować więzi z nikim, ma inną dziewczynę. Ta dziewczyna też jest bardzo ciekawą postacią. Karina, która pochodzi z blokowisk, dostała się do szkoły ze względu na wysokie wyniki w nauce, ma stypendium. To jest bardzo ciekawa taka postać, jakby taka kontrastowa, kontrastująca z innymi bohaterami. No i tutaj mamy też ten wątek takiej zagadki trochę kryminalnej, ponieważ w teraźniejszości dochodzi do samobójstwa takiej, no, psycholożki, terapeutki szkolnej i też wraca właśnie ten Igor bodajże, nie wiem, nie ma tu imienia, wydaje mi się, że on miał Igor na imię, wraca, bo też go jakby przez rok nie było, no, w życiu naszej głównej bohaterki. No a rok temu też doszło do jakiejś takiej sytuacji niepokojącej, też straciła życie nauczycielka i pytanie, jaką rolę w tym wszystkim odgrywają nasi bohaterowie, bo Nastka jest taką postacią, która chce postawić na swoim za wszelką cenę, no i posuwa się do różnych takich akcji, nie zawsze z którymi normalny człowiek jakiś kierujący się moralnością by się posunął. To zdanie było średnio błyskotliwe, a ta książka, czy jest błyskotliwa? Nawet jest, aczkolwiek części rzeczy jesteśmy w stanie się domyśleć, a chyba najciekawszym elementem tego wszystkiego jest obserwowanie właśnie tych bohaterów, ich jakichś tam psychicznych zaburzeń, zawirowań i sprawdzenie, do jakiego punktu są w stanie się posunąć, by właśnie swoje plany zrealizować i swoje cele gdzieś tam wcielić w życie. Generalnie polecam, bardzo dobrze się bawiłam i na pewno sięgnę po inną książkę tej autorki, czyli po Bójdę, tak, obie na B, jednosłowowe tytuły i myślę, że sięgnę też. No i generalnie polecam, to była dobra rozrywka, aczkolwiek nie jest to propozycja, która zostanie ze mną na wiek wieków, po prostu rozrywka gdzieś tam pomiędzy innymi lekturami się znalazła. I w ogóle w tym miesiącu była jedna
Bardzo dobra książka, jedno bardzo duże zaskoczenie negatywne. Nie powiem, że może totalnie zła książka, ale takie negatywne zaskoczenie, no i wszystko tam pomiędzy, czyli takie bardziej średniaki, no i właśnie taki bojkot. To jest raczej taka przeciętna książka, dobra w takim przeciętnym tego słowa znaczeniu, po prostu niczym się takim aż nie wyróżniała niesamowitym. No i tak samo Foxglove, aczkolwiek na osi tych przeciętnych książek ta raczej idzie w stronę tą gorszą, tą negatywną. Foxglove Adeline Grace, tłumaczem jest Danuta Górska tutaj od razu na okładce, więc mogę Wam to przybliżyć. No więc ta książka jest drugim tomem serii, którą rozpoczęła Belladonna. I tak jak przy Belladonnie, ja byłam taka raczej na tak, bo spodobał mi się koncept, tutaj świat taki a la Bridgertonowy, można powiedzieć, czyli epoka gdzieś tam, nie pamiętam, ja się gubię w tych angielskich epokach regencji chyba, no to tutaj też podobne klimaty, natomiast ten świat fantastyczny gdzieś tam wchodzi i motywy, można powiedzieć, funeralne, ponieważ śmierć jest również bohaterem, jednym z głównych tej książki. No i tutaj relacja miłosna ze śmiercią, ciekawy koncept. Natomiast w drugiej części to się już jakoś trochę rozjechało. Tutaj nasza główna bohaterka Sinia, do niej dołącza jej kuzynka Blight, która również zaczyna się wplątywać w te takie relacje na przecięciu świata realnego i świata takiego mitologicznego trochę, zaświatowego. Tutaj bohaterem jest też Los, czyli już autorka czerpie z takiego schematu, który wymyśliła już wcześniej, dodaje po prostu nową postać. Ogólnie dość ciekawe było to zakończenie i faktycznie, gdyby cała książka była taka jak zakończenie, to bym była jak najbardziej w skowronkach, bo nie wymagałam od tej książki nie wiadomo czego, a ona była po prostu nudna. Tutaj na początku dochodzi do morderstwa jakiegoś tam Duke'a czy innego hrabiego i o to morderstwo zostaje oskarżony wujek Sini, naszej głównej bohaterki. Oskarżony jest niesłusznie, natomiast ta cała sytuacja jest przyczynkiem do tego, by Los zaczął szantażować naszą główną bohaterkę i jakby by bronić wuja. Zobaczymy, do czego nasza Sinia jest w stanie się posunąć. No i tutaj też chodzi właśnie o Blight, która zaczyna się mieszać w to wszystko. Natomiast ta książka jest naprawdę nudna. Ja jej jakby nie mogłam przez nią przejść, bo po prostu nic mnie tutaj nie interesowało. I faktycznie porzuciłabym tę serię, gdyby nie to zakończenie. I liczę po prostu, że ten trzeci tom może z tą całą serię jakoś dźwignie na swoich barkach. Pierwszy tom mi się bardziej podobał, bo był taki, to był ten powiew nowości. Zwykle tak jest przy pierwszym tomie, a potem już się przyzwyczajamy do tego świata. Dlatego fajnie by było, gdyby autorzy po prostu w drugim tomie dawali nam trochę więcej niż trochę mniej. A tutaj nic mnie w sumie tak aż nie powaliło na kolana. Końcówka była niezła, chociaż też no, nie jest w stanie całej książki ta końcówka podnieść w moich oczach, także no cienizna, generalnie cienizna i no zawiodłam się mocno. Aczkolwiek to nie jest to moje największy zawód, do zawodu przejdziemy później. I teraz jeszcze jedną zieloną książkę, tutaj miałam Problem Trzech Ciał, tutaj z kolei to jest ta książka, o której mówiłam, że takie pozytywne raczej zaskoczenie, książka, która mi się bardzo podobała i to jest na pewno najlepsza książka poprzedniego miesiąca, to jest science fiction, którego ja się bałam, przed którym ja się trochę ukrywałam, można powiedzieć, odsuwałam od siebie tę lekturę, a nie potrzebnie. I też tę książkę da się przesłuchać w audiobooku. Okej, czasami musiałam coś cofać, ten początek, żeby tak się wgryźć, słuchałam kilka razy, więc być może łatwiej faktycznie wejdzie to w papierze, bo łatwiej się tak cofać, ale i tak wydaje mi się, że w audiobooku można też załapać mniej więcej istotę tego wszystkiego, bo nie oszukujmy się, tutaj jest bardzo dużo fizyki, astrofizyki, nauki, więc jeśli się na tym tak mega nie znacie, no to nie załapiecie wszystkiego. I ja też nie załapałam wszystkich tych mechanizmów, zasad i tak dalej, ale nie sprawiło to, że nie zrozumiałam całości książki, nie sprawiło to, że jakoś tam odebrało mi to frajdę po prostu z czytania. Tutaj mamy też znowu linie czasowe. Pierwsza z nich to przeszłość, Chiny, czasy rewolucji kulturalnej, no i też jakby czystka wśród naukowców. Główna bohaterka z tamtych czasów trafia do takiej jakby kolonii karnej i później bierze udział w takim
eksperymencie naukowym, którego pokłosie mamy w czasach dzisiejszych, początek XXI wieku, i dochodzi do tego, że wszyscy tacy najwybitniejsi naukowcy, fizycy, ale chyba nie tylko z tego co pamiętam, po prostu popełniają samobójstwa i tak do końca nie wiadomo o co chodzi, czemu oni się zabijają i też jaką w tym wszystkim rolę gra właśnie sieciowa. Problem trzech ciał, czy też trzy ciała, chyba był tytuł tej gry. No i nasz tutaj bohater z teraźniejszości to jest też naukowiec, któremu grozi niebezpieczeństwo, no bo te samobójstwa. No i on zaczyna grać w tę grę. Ta gra bardzo mi się podobała. I to, w jaki sposób ona się wiąże z pewną cywilizacją, z którą pierwszy kontakt właśnie Ziemia nawiązała w tej książce. Bardzo dobre. Bardzo też ciekawe było to, w jaki sposób autor swoją wiedzę taką naukową z fizyki, z astrofizyki i ogólnie z biologii, ze wszystkiego, z całej tam nauki, którą się zajmuje, głupio to zabrzmiało, zebrał tą swoją wiedzę i on potrafił tą wiedzę, jakby zadał sobie pytanie, co by było gdyby, i na podstawie swojej wiedzy snuje tę historię, wymyślając zupełnie inne zasady fizyki dla innej cywilizacji, inne zasady jakby biologiczne też, wszystko dotyczące tych ufolutków. To mnie naprawdę kupiło i jestem gotowa tę serię kontynuować. Zbliża się azjatycki miesiąc w przyszłym miesiącu, więc drugi tom, Ciemny Las, czeka już na mnie na półeczce i na pewno będę się zapoznawać, bo wkręciłam się i też myślę, że część z Was może się w to wkręcić. I nie bójcie się, że czegoś tam nie zrozumiecie, bo no to nie jest książka, z której ktoś zrobił Wam egzamin i musicie wszystko wiedzieć, tylko po prostu trzeba coś dla siebie z tego wyłowić. Taka jest moja opinia na ten temat i bardzo, bardzo ciekawie to jest wymyślone, wykreowane i to jest coś, czego ja chcę więcej i chcę, żeby te książki były oparte też na głębokim researchu, na wiedzy i żeby autor nie tylko jakąś tam swoją fantazję snuł, ale by potrafił zapytać się sam siebie, co by było gdyby i ryć w tym wszystkim i wymyślać więcej, a nie tylko przyszła śmierć i miałam z nią romans. No to takie średnie. Dobrze. Teraz to już jest chyba koniec tych zielonych książek, bo niestety, tak jak się też tego spodziewałam, trochę 100 lat samotności nie przeczytałam w tym miesiącu, więc niestety ta książka będzie się kurzyć dalej na półce, ale postaram się do niej wrócić kiedyś. Co ja tam miałam dalej? Przejdźmy do tych Bridgertonów, których potraktuję tak może wspólnie. Trzy tomy udało mi się przejść przez w tym poprzednim miesiącu. Pierwszy tom chyba najbardziej mi się podobał z tego wszystkiego, bo jakby ja się trochę bałam tych książek. Obawiałam się, że będą bardzo takie, że się tak zestarzały, że będą takimi starymi harlekinami obmierzłymi. Nie były aż takie złe. Owszem, tu się pojawiają pewne takie zagrywki jakby w stylu, że no tam kobieta podległa mężczyźnie i ja rozumiem, że to jakby historycznie ma znaczenie, ale autorka tutaj wybiera sobie z historii to, co jej pasuje, a nie wszystko jakby jest tak tutaj zgrabnie ograne, ale umówmy się, nie sięgamy po Bridgertonów po to, by czytać książkę historyczną, to jest pewna fantazja, chociaż trzeba przyznać, że i tak bardziej jakby książki się trzymają realiów niż filmy, co dobrze wiemy, no ale tak jak mówię, to tu chodzi o dobrą zabawę, a nie o trzymanie się realiów, więc to już odpuszczam. Historia Daphne i Simona, ogólnie rodzina Bridgertonów, tam masa dzieciaków, imiona alfabetyczne i każdy z nich znajduje bezpieczną przystań w ramionach współmałżonka, no bo też to są takie romanse, które po prostu kończą się szczęśliwym za mąż pójściem, czy też ożenkiem. No i tak też było w tym tomie, tak samo było i w drugim tomie. Owszem, ostatnio też widziałam, że tę książkę czytała właśnie Justyna Regał z Ikei i ona przypomniała, że tutaj jest taka cringe'owa mega scena z żądłem, z wysadzaniem jadu. Owszem, tu są cringe'owe momenty, ja się tutaj tego nie wypieram, ale też naprawdę nastawiałam się na coś odjechanego po lekturze no, kilku mega złych książek w tym roku czy w tamtym roku, takich bardzo też popularnych. Ja się spodziewałam, że to będzie coś takiego, w sensie ta poprzeczka bardzo złej książki została bardzo jakby obniżona albo podwyższona, nie wiem, zależy z której strony wypatrzeć, ale to coraz mniej mnie jakby oburza w książkach, to jest w sumie złe, bo z jednej strony coraz trudniej mnie tak zadowolić, żeby książka miała 5 gwiazdek, ale z drugiej strony coraz jestem łagodniejsza do tych złych książek, więc
Niedobrze, niedobrze, ale Bridgertonowie na tle innych są naprawdę niezłą serią i owszem, one są na jedno kopyto, dlatego ta druga część już mnie tak aż nie wciągnęła, mimo że jakby wiedziałam, co się wydarzy i w jednej, i w drugiej, bo raz, że znałam serial, pierwszy sezon, dwa, że po prostu to są przewidywalne dość powieści, wiadomo, jak to się wszystko skończy. I tutaj w tej książce mój zarzut jest taki, że mamy dwie siostry, które w zasadzie, no nie wiem, czy to będzie jakiś wielki spoiler, najwyżej przeklikajcie 3 sekundy, one obie tak naprawdę mają jeden obiekt miłosny i w zasadzie, kiedy jedna wygrywa, to druga ma wyrąbane i bierze sobie innego faceta po prostu. W serialu to było akurat pokazane lepiej, że te emocje się gdzieś tam pojawiły i faktycznie widać było, że bohaterce zależy. Koniec w sumie tutaj w zasadzie spoileru, także tutaj taki minusik dla tej książki, no i wiadomo, że te sceny takie jakieś łóżkowe. I właśnie a propos tych scen łóżkowych, bo to też mi przyszło znowu, że spodziewałam się naprawdę, że będzie dużo tego i że będzie dosadnie, natomiast naprawdę było delikatnie. Gdyby porównać te sceny i te opisy z pierwszym, lepszym, przykładowym romantazy, to tutaj jest naprawdę grzecznie. Naprawdę grzecznie. No i wzięłam też na swój tapet literacki, czytelniczy Królową Charlotte, czyli taki dodatkowy tom, napisany już współcześnie, bo w ogóle to są książki z początku XXI wieku, 2000 rok. No to Królowa Charlotte powstała już teraz przy okazji serialu i napisała go właśnie autorka Julia Quinn. Jakby na podstawie chyba scenariusza po prostu serialowego, jakoś tam współpraca ze scenarzystką zaszła. I ta książka w sumie mnie najbardziej zawiodła ze względu na to, że mamy tutaj do czynienia jakby z rodziną królewską już, tu są poważne sprawy, a osoby, które nastają tak naprawdę na życie króla, nie zostały w żaden sposób ukarane, po prostu wygnanie z pałacu, no wow, ale super. A tutaj no, w realnym życiu mi się wydaje, że tam kara śmierci by aż wchodziła w grę. No i też tutaj jakby pewne wątki nie zostają po prostu rozwiązane. I chyba serial też znowu to lepiej pokazał, no ale to jest książka na podstawie serialu, więc tyle w zasadzie mogę powiedzieć. To nie są dobre książki, to nie są złe książki, ale ja będę kontynuować tę serię, bo to jest taka miła też odskocznia od codzienności i wiadomo, że tutaj ta miłość zawsze zwycięży i skończy się szczęśliwym ślubem i miliardem dzieci, także takie po prostu tradycyjne romanse w płaszczyku historycznym, niezbyt trzymające się tych realiów, natomiast bardzo mi się dobrze to czytało i jakby porównać to do współczesnych różnych romantazy i innych tam młodzieżówek, to naprawdę nie są to takie złe książki, więc będę serię kontynuować już jutro, albo w zasadzie pewnie wy to oglądacie już w czwartek, więc w czwartek właśnie kolejna część Bridgertonów, właśnie kolejne odcinki trzeciego sezonu. Mam nadzieję, że jak najszybciej się za to zabiorę, jak najszybciej znajdę na to czas. I teraz w międzyczasie przypadkiem dosłownie przesłuchałam sobie książkę Beau Lily, Ostatni dzwonek. I tutaj w sumie było dość pozytywne zaskoczenie. Muszę Wam powiedzieć, obleziona jest przez kota. Nie wiem, jak do tego doszło, ale mam dosłownie tutaj kocie włosy w całej tej książce. To jest książka, która w sumie mi się podobała. Jakby nie przebije już nic, moim zdaniem, zamiany i tego, co mieli tylko jedno łóżko. Nie pamiętam tytułu książki, ale Wy na pewno wiecie, o co chodzi. Tak więc wydaje mi się, że Beau Lily już jakby nic lepszego nie napisze, ale to dalej nie była zła książka, ponieważ mamy tutaj jakby to, co jest w opisie, do końca mi nie sugeruje tego, co się tutaj wydarza, bo spodziewałam się czegoś jakby gorszego dużo. Tu jest sytuacja tego rodzaju, że mamy dwójkę głównych bohaterów, którzy się nienawidzą, którzy pracują w jednym hotelu, ale pracują tak, by się po prostu nie spotykać, bo po prostu nie potrafią razem w jednym pokoju współistnieć, aczkolwiek no wiadomo, że oni skończą po prostu razem, to jest po prostu wiadome od pierwszej strony, bo też wiemy, że głównej bohaterce ten bohater się od razu podobał i tylko doszło do pewnego takiego nieporozumienia brzydkiego i później oni zaczynają się nienawidzić. No dyskusyjne jest to, czy oni aż musieli być takimi wrogami wielce i się aż tak nienawidzić. Natomiast no, to kwestia też konwencji i tego tropu, którym kieruje się autorka, więc w zasadzie wiadomo, co tutaj będzie się działo, wiadomo, że gdyby bohaterowie ze sobą po prostu od początku rozmawiali otwarcie i szczerze, to nie byłoby wcale tej książki, ale na tym niestety bazuje większość książek romansowych. Natomiast poza tymi zarzutami, to jest dość taka ciepła książka, też w dużej mierze o rodzinie, o relacjach, o tym, jaką rolę grają też takie sentymentalne różne
elementy, no bo tutaj nasi bohaterowie, tam dochodzi do, w ogóle w tym hotelu do załamania dachu, czy coś w tym stylu, w każdym razie ruina i hotel się znajduje w dość kłopotliwej sytuacji finansowej też, a obojgu naszym bohaterom bardzo zależy na tym, by utrzymać tę pracę, też im zależy na tym hotelu i też przy okazji sprzątania po tym zawaleniu bohaterka znajduje w rzeczach gdzieś tam zagubionych, znalezionych całe pudełko pierścionków, które gdzieś tam poprzez lata istnienia hotelu zostały zagubione na jego terenie. No i postanawiają zdobyć pieniądze poprzez jakby... Znaczy, generalnie postanawiają szukać właścicieli tych zegarków, tych pierścionków, ale też przy okazji starają się zbierać fundusze na odbudowę tego hotelu i na utrzymanie go. Także tutaj fajnie to jest pokazane, jest kilka takich historii, no, raz z lepszym zakończeniem, raz z gorszym, ale też takie ciepłe elementy i te relacje fajnie są pokazane i to wszystko, jak oni w tym hotelu się wspierają, jak są taką rodziną trochę, też taka trochę komedia pomyłek momentami, więc bawiłam się bardzo dobrze, słuchałam sobie tego i to jest jeden z tych audiobooków, po które po prostu sięgacie i chcecie tego słuchać dalej. Więc to na pewno na plus. Nie jest to jakoś najwybitniejsza książka ani autorki, ani ogólnie, jakby ją ocenić, ale jako taka rozrywka, z którą tak naprawdę to jest taka bezpieczna rozrywka, bo wiecie, co się wydarzy, nie jest tu w stanie Was zbyt wiele zaskoczyć, ale na koniec gdzieś tam ciepło na sercu zostaje. Więc jak najbardziej, jeśli lubicie BV Liri, to sięgnijcie, nie jest źle. Nie wiem, czy to była dobra rekomendacja, że nie jest źle, ale niech tak już zostanie. To będzie na koniec, to na koniec i teraz przejdziemy do Domu nad Błękitnym Morzem. Książki, która była bardzo popularna, książki, która wyskakiwała pewnego razu w pewnym momencie z lodówki i jakoś mnie ominęła ta zabawa, a to dlatego, że w sumie wiedziałam, że tutaj pomysł na tą całą fabułę został zaczerpnięty z... Już tak się w to nie wciągałam i nie wkręcałam, nie głęboko gdzieś tam nie robiłam researchu na ten temat, ale chodzi o historię rdzennych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, których dzieci były jakby zabierane od rodziców i zamykane w takich szkołach odosobnionych, w których uczono ich tam angielskiego i tak dalej, ale też bardzo to były takie religijne placówki prowadzone przez osoby duchowne i pod jakby... też taką przykrywką, że to jest taki chrześcijański obowiązek. Tutaj dochodziło do wielu nadużyć i niestety do po prostu znęcania się nad tymi dziećmi. No i też sam fakt, że zabierano te dzieci rodzicom tak naprawdę wbrew woli. No ale to jest taki jakby obszar, którego ja jeszcze tak do końca nie zbadałam, nie przeczytałam 27 śmierci Tobiego Obedy, czy tam Obeda. I jakby ten temat nie jest mi tak w 100% znany, dlatego tak to tylko sygnalizuję. A tutaj mamy świat fantastyczny, w którym istnieją takie, można powiedzieć, magiczne dzieci, różne stworki takie w stylu, wiecie, gnomy, wiwerny, feniksy i tak dalej, i nimfy, rusałki czy coś takiego. No i te dzieci właśnie są w takich domach przechowywane, niby w celu ochrony społeczeństwa i też ochrony niby tych dzieci, że po prostu są pod opieką i nie są w stanie zrobić krzywdy ani ludziom takim zwykłym, ani sobie. No i tutaj mamy głównego bohatera, który jest takim w sumie z jednej strony niezwykłym bohaterem, bo no nie jest nastolatkiem, ani nie jest jakimś tam młodym dorosłym, tylko tam mężczyzna po 40 z nadwagą, który jest po prostu nudnym urzędnikiem, który codziennie przychodzi do tej pracy, gdzieś tam szefowa go gnoi i oddaje całe swoje serce tej pracy, ale tak naprawdę nie ma w tym życiu nic poza pracą, która jest też dość taka, wiecie, nudna, przekładanie tych papierów z miejsca na miejsce. On jest takim inspektorem, który jeździ po tych właśnie placówkach dla magicznych, niezwykłych dzieci i sprawdza, czy te dzieci mają dobrze i on bardzo poważnie traktuje tą swoją pracę. Natomiast to jest świat, w którym właśnie ta inność jest traktowana też jako takie zagrożenie dla po prostu, nie wiem, spokoju zwykłych obywateli i dla, nie wiem, uczuć. No, te dzieci jakoś tam zaburzają poczucie estetyki i poczucie bezpieczeństwa zwykłych obywateli. Dlatego też nasz bohater tutaj uczy się tej empatii, bo przyjeżdża właśnie do tego domu nad Błękitnym Morzem i tam
poznaję grupkę takich bardzo niezwykłych dzieci. To jest taki dom niezwykły, w którym zgromadzone są takie naprawdę niezwykłe przypadki tych dzieci. I to było pokazane, ta przemiana jakby głównego bohatera, super pokazana, super napisana. Bohaterowie też bardzo fajnie odmalowani. Tutaj ten humor też wybijał się. I owszem, ten humor jest nieraz odjechany, ale porównując tę książkę do Życia marionetek, gdzie ten humor miał być śmieszny, ale był no, humorem z zeszytów szkolnych, gimnazjalnych i tam, prawda, żarty z siusiaków, mówiąc eufemistycznie, no to tutaj te żarty były owszem odjechane, były tak jakby na granicy, no zależy kto jaką ma granicę, ale były takie mocne, natomiast ja się dobrze przy nich bawiłam. Natomiast ta książka, poza tym, że była poprawna, poza tym, że miała ciekawy pomysł, już wiemy skąd zaczerpnięty, więc to już jest wasza jakby decyzja, czy chcecie kupić tę książkę, czy nie chcecie i jak się do tego odniesiecie. Dwa, wykonanie spoko, humor spoko, bohaterowie też fajnie, wszystko jakby idealnie wszystko było tutaj pokazane. Natomiast to nie jest książka, która mnie czymkolwiek zaskoczyła i teraz nie wiem, czy to dlatego, że po prostu w momencie, kiedy ta książka też miała amerykańską premierę, ja bardzo dużo słyszałam o niej opinii i bardzo dużo o niej już jakby wiedziałam, więc niewiele było w stanie mnie tutaj zaskoczyć, a jeśli już coś było takiego wow, to i tak byłam w stanie to przewidzieć. Także tutaj taka zagwozdka i raczej jest to książka, która mnie nie porwała jakoś. Po prostu znowu gdzieś tam na tej skali przeciętności na samym środeczku się plasuje, natomiast też dobrze się przy niej bawiłam, dobrze spędziłam czas, miło się to wszystko czytało. To nie jest tak, że ta książka jest jakaś zła, natomiast wiecie, mimo wszystko liczyłam znowu na coś więcej, tak jak przy każdej książce liczę po prostu na coś więcej. To nie jest książka po prostu doskonała, jak tutaj pisze V. Schwab. To jest książka, która ma jakby odhaczone wszystkie punkty dobrej książki, natomiast geneza powstania jest dyskusyjna pod względami różnymi tam moralnymi, o których na pewno znajdziecie masę TikToków i masę materiałów w internecie. Natomiast nie ma tego X-faktora, nie ma nic, co by sprawiło, że ta książka gdzieś tam zostanie wywindowana do jakichś tam najlepszych książek mojego życia. Jest ciepła, jest miła, jest dobrze napisana, ciekawa, ale nic poza tym. To znaczy, nie chwyciła mnie aż tak za serce. Nie wiem, być może zbyt wiele tego typu książek już przemaglowałam. No i dobrze, przejdźmy teraz do kontrowersyjnej opinii, mam wrażenie. Ziemia obiecana Raymonta, przeczytana w ramach klubu polskiej książki, nie pamiętam jak to się nazywa, klub polskiej książki klasycznej, tak, Natalii z kanału Kursywa. I też w Bukopolu wpasowałam tę książkę do jednego z pól. Tutaj będę sobie trzymać pierwszą część. Przesłuchałam tego w audiobooku, bo nie byłam w stanie inaczej, szczerze Wam przyznam. I to, no to była naprawdę przeprawa i jest mi przykro i jestem zawiedziona niestety, ponieważ chłopi, jak wiecie lub nie wiecie, jeśli nie wiecie, to zaraz Wam mówię, to są dla mnie jakby książką absolutnie wybitną i po prostu wszystkie gwiazdki, jakie można przyznać w książce, to ja przyznaję tym chłopom. No i tutaj liczyłam na coś podobnego, chyba za bardzo, ale ja Wam wytłumaczę, dlaczego ta książka mnie nie chwyciła i dlaczego się męczyłam przy niej. To jest historia o trójce przyjaciół, można powiedzieć, natomiast tak naprawdę dwóch się wybija, ten trzeci jest takim tłem, nie spodziewałam się tego. Naszym głównym bohaterem jest Karol Borowiecki, zapomniałam nazwiska, Karol Borowiecki, który jest Polakiem, arystokratą. To się w ogóle toczy jeszcze za czasów, wiecie, zaborów, więc też ta Polska, Łódź, tutaj miejsce akcji, ale też w sumie bohater tej książki. W Łodzi mieszają się różne kultury, różne narody i też w trzech tutaj mamy bohaterów, właśnie tego Karola, Maxa, który jest Niemcem oraz Żyda ma... Moryca, tak, dobrze. Przypomnieliśmy sobie imiona głównych bohaterów, więc możemy iść dalej. To jest książka o tym, jak oni chcą zbudować tą fabrykę, ale to jest też książka o tym, jakby taki przytyk, odarcie z otoczki jakiejkolwiek przyzwoitości fabrykantów łódzkich. I to jest książka właśnie o budowaniu tych fortun, o oszustwach różne, które się gdzieś tam po drodze działy, by po prostu utrzymywać te firmy, by budować te imperia. To jest też książka o wyzysku robotników w dużej mierze. I ten aspekt książki to moim zdaniem jakby najlepszy element, bo faktycznie te sceny, w których mamy tych robotników, kiedy robotnikowi urywa rękę albo wręcz głowę i później przychodzi jakiś tam
nie wiem, brygadzista, czy inaczej to się tam nazywało w Ziemi Obiecanej, i każe ludziom się uspokoić jakby od razu i wracać do roboty, mimo że gdzieś tam kolega albo wręcz krewny przed chwilą po prostu wkręcił się w maszynę do wyrobu tekstyliów. Straszne. Plus straszne są też jakby sceny z ubóstwem po prostu tych robotników, bo ludzie przyjeżdżali gdzieś tam ze wsi czasami i myśleli, że w tych fabrykach to tam nie wiadomo co zarobią, nie wiadomo jak będą bogaci, a no nie zawsze to było takie proste. To jest też historia o właśnie takim wyuzdaniu tych właścicieli tych fabryk, którzy uważali się za bogów tak naprawdę. I do tego też dąży nasz Karol, który jest paskudnym bohaterem, naprawdę przepaskudnym, obmierzłym typem, z którym po prostu, któremu się ręki nie chcieli podać, który jest no, taką fałszywą świnią tak naprawdę, która chce osiągnąć po trupach, po prostu do celu osiągnąć swój sukces. I też ciekawe jest to, jak tutaj pokazane są kobiety, po prostu jako, ja się nie kłócę, że tak nie było, ale to są kobiety, które się nazywa jakby wysokością ich posagu, czyli przychodzą na przykład sobie właśnie do teatru panowie i obserwują przez lornetkę, że o, tutaj tyle milionów, o, a tutaj tyle milionów. I jakby nie mówiłem, że no nie wiem, tu Izabela czy tam Katarzyna, tylko 3 miliony, 5 milionów, fabryka ojca i tak dalej. Także tutaj ten wątek matrymonialny faktycznie jest interesujący. Natomiast nie zmienia to faktu, że oprócz tego, że ten bohater jest nie do zniesienia, co w zasadzie nie jest takie najgorsze, no bo no, nie zawsze bohater musi być milusiński. Natomiast mnie ta książka nudziła, bo było dużo o tym takim kombinowaniu w tych fabrykach, co oni tam robili. No po prostu, już to też podkreślałam przy okazji kilku innych książek w przeszłości, że motyw budowania przedsiębiorstwa to jednak nie jest mój motyw i nie interesuje mnie to i te wszystkie takie rozgrywki, jak oni tam kombinowali, tu weksle, tutaj pożyczkę, tutaj jakieś tam zamawiają tą bawełnę, a tutaj coś spekulują i to mnie po prostu nużyło. I tutaj jest też masa bohaterów takich pobocznych, których tak naprawdę też nie zainteresowali mnie. Ta książka jest też bardzo antysemicka w ogóle, no ale to wiadomo, takie czasy, nie ma co się tutaj z tym kłócić. Plus właśnie w tej książce dużo jest pokazanych tych innych narodowości, też Żydów właśnie, i tak oni są krytykowani, można powiedzieć, że są takimi krwiopijcami właśnie, którzy wyzyskują tych biednych niewolników, no ale to tak samo w zasadzie Polacy się zachowywali w tej książce, no na przykład nasz Karol. Także tutaj do mnie przemówiła faktycznie ta niedola robotników, sposób w jaki to Raymond pokazał, ale tego było dość mało w zasadzie i to było takie, że dobre to było akurat, że to było pokazane, że okej, tak się dzieje i po prostu każdy przechodzi nad tym do porządku dziennego. Mój największy zarzut wobec tej książki, oprócz tego, że mnie nudziła, to fakt, że ci bohaterowie główni, ale no ogólnie, oni są słabo zniuansowani, szczególnie jeśli porówna się ich do bohaterów chłopów, moim zdaniem, to tutaj po prostu ten Karol jest po prostu takim wrednym cwaniakiem i owszem, on na koniec jakąś tam ma przemianę, można powiedzieć, ale to jest tak dopisane, żeby uderzyć po prostu w taki moralizatorski ton i nie wiadomo po co to wszystko, bo z jednej strony to jest takie sztampowe właśnie zakończenie, że tam doszedł do rozumu, załóżmy. Natomiast ja liczyłam jakby, kurczę, ze strony Raymonda naprawdę liczyłam, że będę się zastanawiać, czy ten Karol jest dobry, czy ten Karol jest zły, a tutaj tak naprawdę nie ma miejsca na jakiekolwiek zastanowienie i tak naprawdę przy żadnym z tych bohaterów nie ma większego takiego dylematu, czy go zaklasyfikować do czarnych czy białych charakterów. Ewentualnie są tacy, że po prostu mamy wyrąbane, co to są za osoby, bo one są, no, nie wiem, po prostu takim tłem. Więc w ten sposób bym to pokazała i opisała i zopiniowała. Mam nadzieję, że nie poczujecie się dotknięci w żaden sposób moją opinią, ale po prostu ta książka mnie nie zachwyciła i nie każdy klasyk musi nas zawsze zachwycić. Także ja pozostaję przy chłopach, a Ziemia Obiecana, spoko, że mam ją za sobą, ale jednak nie. No i ta łódź opisana jako dodatkowy bohater też, nie tylko tło. Tak tutaj tylko też nadmieniam na koniec, żeby nie zapomnieć.
i ogólnie zawód. To był największy zawód tego miesiąca, niestety, a myślałam, że właśnie będzie takie zaskoczenie, że kolejny klasyk, taki super, a tu nie bardzo. Zostały mi 3 książki, także kolejne duże zaskoczenie. Ta książka, wiecie, to, że Ziemia Obiecana była jakby zawodem, to nie znaczy, że to była jakaś mega zła książka, natomiast Wielka Piramida to było takie negatywne zaskoczenie, ponieważ to jest niby powieść taka, powieść, to jest książka popularno-naukowa. Ja jej też ostatecznie słuchałam w audiobooku w Storytel, bo tam właśnie się znajduje. Ta książka jest dziwna i ja liczę i oczekuję od książki, wiecie, w takiej popularno-naukowej, że po prostu dużo się ciekawostek dowiem, że się wkręcę, że mnie to zainteresuje. A tutaj tak się odbiłam od tej książki. Tu jest dużo takiego bajdurzenia, w ogóle jakieś takie elementy, jakby autor nie miał do końca co opisywać z jednej strony, bo nie miał żadnej takiej grubej ciekawostki, która mogłaby porwać czytelnika, a tych ciekawostek na całą książkę trzeba by mieć właśnie sporo. Także nie było takich konkretów, było dużo takiego bajdurzenia naokoło, dużo było właśnie elementów, tak jakby autor, ja mu tego nie odmawiam, znał się na temacie i wiecie, analizował po prostu wszystkie schodki tej piramidy i wiedział, jakiego tam materiału używano, a ile tam miały stopni, czy jak tam wymiary miały te sztabki do budowy piramidy, ale przeciętnego czytelnika średnio to interesuje i tak naprawdę ja w tej książce nie mam zbyt wiele do powiedzenia, ona była po prostu nudna, nic mnie tu nie zainteresowało tak naprawdę, a lubię starożytny Egipt, lubię ciekawostki historyczne i tutaj ta książka tego mi nie dała, była po prostu nudna, była chaotyczna też i była przepełniona takim bajdurzeniem, czego niestety ja w książkach nie lubię, a już w ogóle w popularno-naukowych to trzeba, jak piszesz książkę dla ludu, która jest o historii świata, ale też o ciekawym takim elemencie, to musisz z tego wycisnąć po prostu wszystko. Ta książka musi być zapierająca dech w piersiach, no musisz po prostu, musi bujać, nie? Bo to jest książka, nie jest to książka dla takiego znawcy, ma po prostu zainteresować przeciętnego Kowalskiego. A to jest książka, która przeciętnego Kowalskiego nie zainteresuje, przytłoczy go nudnymi faktami i bajdurzeniem, ale też dla osoby takiej, wiecie, wkręconej w temat, która już wszystko wie o Egipcie i tak dalej, no to w zasadzie ta książka też nie przynosi zbyt wiele nowinek. Więc jestem totalnie na nie. Bardzo wielki zawód. Większy chyba niż Ziemia Obiecana. Tyle powiem. No i też zdecydowanie najgorsza książka tego miesiąca. No i zostały mi 2. O nie, jeszcze mam 3 zawód. Ten miesiąc jest pełen zawodów. Zapomniałam już po prostu, jak to wygląda, ale zanim duży zawód, to książka całkiem okej, książka gdzieś tam po środku tej skali. To jest kryminał sądowy. Być może te elementy sądowe nie do końca do mnie przemawiają, nie jest to mój jakby konik i też amerykański wymiar sprawiedliwości. No nie jest to jakiś mój obszar zainteresowań, natomiast książka bardzo sprawnie napisana, bardzo ładnie też przybliżająca specyfikę tego sądownictwa amerykańskiego, które opiera się też w dużej mierze na ławie przysięgłych, czyli mamy tutaj 12 bodajże przysięgłych, którzy orzekają o winie bądź niewinności oskarżonego. No i tutaj mamy historię, która toczy się znowu dwutorowo, bo tam w 2009 grupka zupełnie nieznajomych, przypadkowych osób zostaje powołana do właśnie ławy przysięgłych i oni mają zdecydować, czy Bobby Knock, czarnoskóry, czarny mężczyzna, czy zamordował uczennicę swoją, białą, bogatą dziewczynę, czy też nie. No i tutaj takie wątpliwości różnego rodzaju się pojawiają. No i ława przysięgłych, to jakby nie jest spoiler, to się już od początku wie, decyduje o niewinności tego oskarżonego, natomiast po latach, już tak bliżej współczesności, okazuje się, że być może on jednak był winien tej zbrodni i też dowiadujemy się, jak przebiegało życie tych osób, które zasiadały w ławie przysięgłych i główną bohaterką jest tutaj Maja, która bardzo lobbowała za tym, by uniewinnić tego mężczyznę, a teraz okazuje się, że być może nie miała racji i to był bardzo medialny taki proces, w wyniku którego życie tych ludzi zostało tak naprawdę
no, spaczone. Cieniem położył się na nim ten wyrok uniewinniający właśnie, bo opinia publiczna miała zupełnie inne zdanie niż ławnicy. Ławnicy też jakby nie wiedzieli, co się działo na zewnątrz, byli odcięci. Tutaj 4 miesiące, aż trwały te obrady i dochodzono do jednomyślności. No i tutaj w teraźniejszości Maja zostaje oskarżona o morderstwo. Więc tutaj mamy tych zagadek kryminalnych kilka. I powiem Wam, że może to nie jest znowu moja jakaś ulubiona książka, ale bardzo dobrze się bawiłam. Dobrze się to czytało, było to ciekawe, wciągające. Znowu, te elementy sądownicze, nie jest to mój ulubiony motyw, natomiast książka jako taki kryminał sądowy jak najbardziej mogę ją polecić, bo jest po prostu tak warsztatowo spoko napisana i fajnie też przybliża ten system sądowniczy amerykański, tak jak wspomniałam. Dużo bohaterów, dużo zagwostek, dużo zagadek i tak naprawdę zakończenia wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie się domyśleć, mimo że są różne takie fajne zmyłki, zwodzi nas tutaj autor, więc ja polecam, aczkolwiek bardziej chyba dla osób, które tak lubują się w takich sądowniczych sytuacjach, a inni myślę, że powiedzą po prostu, że dobra, była to spoko książka, ale może nic aż takiego na 100% trzymającego w napięciu i oszałamiającego. Tak, kończąc. Ostatnia książka. Zawód, duży zawód. Nie rozumiem, dlaczego wszyscy kochają tę książkę, o co chodzi? Teraz jest chyba coraz więcej właśnie negatywnych opinii na temat Czerwonego Świtu. Ja byłam tak dobrze nastawiona do tej książki. To miały być Igrzyska Śmierci, ale lepsze, dla dorosłych bardziej, z większym rozmachem, bez jakiegoś tam trójkąta miłosnego. A tutaj dostałam jakąś taką papkę i jestem bardzo zaskoczona tymi pozytywnymi recenzjami, chociaż teraz widzę już coraz więcej negatywnych, bardziej krytycznych i ja jestem niestety jedną spośród nich. Ta książka na początku odrzuciła mnie od siebie takim więziennym jakby żargonem i też jakby ten język odrzucił mnie swego czasu od Więźnia Labiryntu, jakby ten taki, nie wiem, dialekt, idiolekt tych bohaterów, który po prostu mnie odpowiada. Okej, nie jest to jakaś rzecz, która sprawia, że książka jest zła, tylko po prostu mnie osobiście te książki, ten język jakoś tak drażnił. No ale dobra, to jest tylko jakby jeden element. Początkowo było jeszcze w miarę okej, fabularnie, no bo mamy tutaj świat, w którym społeczeństwo podzielone jest na kasty. Najniższą kastą są właśnie czerwoni, no bo na podstawie jakby kolorów są tutaj te poszczególne grupy rozgraniczane. No i czerwoni, wśród nich Darrow, nasz główny bohater, wydobywają z wnętrza Marsa Hel, który jest pierwiastkiem takim ważnym ze względu na zapewnienie, możliwość zapewnienia życia na powierzchni Marsa. No i tym czerwonym się wymawia, że oni pracują ciężko dla dobra po prostu społeczeństwa. Natomiast okazuje się później, że ludzie już żyją na powierzchni Marsa i po prostu tych czerwonych się wykorzystuje jako takich niewolników i tam, wiecie, zapewnia im się niezbędne do życia minimum. Tak naprawdę ich się bardzo gnoi, można powiedzieć, bardzo ich się trzyma krótko, dużo tych represji, to wszystko niby w szczytnym celu, ale tak naprawdę by zapewnić porządek społeczny. I tutaj ten komentarz społeczny jest, szczególnie na początku, bardzo wyraźny i bardzo do mnie przemówiło to, że faktycznie te mechanizmy jakby działania społeczeństwa opartego na klasach i opartego na tym, że tak naprawdę nie możesz zmienić tej klasy, bo nawet jeśli jesteś pracowity, nawet jeśli się starasz, nawet jeśli wypruwasz sobie żyły, to są grupy, które dbają o to, by każdy był na swoim miejscu i mimo, że zasługujesz, nie zawsze możesz osiągnąć więcej. To mnie naprawdę ruszyło, ale poza tym ta książka to wydmuszka, ponieważ wiecie, tu było tyle motywów, które kiedy się pojawiały, to ja byłam taka wow, super, wreszcie, świetnie, zaczyna się. No i na początku ten Darrow właśnie, jest tym czerwonym, ale potem jakby jego życie się trochę zmienia, nie będę tutaj też specjalnie spoilerować, więc trochę tak naokoło postaram się opowiadać. Jego życie się zmienia i trafia do pewnej takiej szkoły, można powiedzieć. Ja mówię, o, motyw Akademii, super. Tylko że potem jest niby ten motyw Igrzysk Śmierci, który jest moim zdaniem tak totalnie od czapy, bo czemu oni mieliby się zabijać? To nie ma takiego sensu jak w Igrzyskach Śmierci. Totalnie nie. To jest taka duża część książki, a to było tak nudne. No są domy poszczególne, które ze sobą walczą. I tutaj ten opis tych potyczek. To jest wszystko tak szczegółowo i absolutnie mnie to nie zainteresowało, jak oni tam ze sobą walczyli i jak oni tam zdobywali różne te stopnie wtajemniczenia, można powiedzieć. No nie, to było nudne i ja aż, wiecie, ja tak czytałam to i mówię,
kurde, czy coś ze mną jest nie tak, czy coś z tą książką jest nie tak. I wydaje mi się, że jednak książka trochę kulała. W sumie to nie wiem, co więcej o niej powiedzieć, poza tym, że jest taką wydmuszką i nie rozumiem zachwytów naprawdę, bo poza samym pomysłem tego społeczeństwa podzielonego na kasty, które jest dobre, ale tego jest tak naprawdę mało. Ten początek jeszcze nie był taki właśnie zły, ale dużo jest tutaj takich nielogiczności moim zdaniem. Bohater zmienia totalnie swoje życie i środowisko i niemożliwością dla mnie jest to, jak szybko on zapomina o tym wszystkim i czuje się zupełnie inną osobą i też no nie ma nic w sobie ten bohater, by być takim zarąbistym wybrańcem. To jest kolejna taka wydmuszka, no. Bohater totalnie nie mający w sobie nic specjalnego, a który gdzieś tam jest wywindowany na nie wiadomo kogo i też wygrywa wszystkie bitwy po prostu kiwnięciem palcem. I nie. Po prostu ta książka mnie totalnie zawiodła. Jeśli Wam się podobała, to możecie dać znać, co Was urzekło w tej książce, bo widzę kilka mocnych jej elementów, ale tak w całości, całokształt, bardzo źle wypada i bardzo długo tę książkę też czytałam, męczyłam się strasznie, po prostu masakra to była, no dosłownie masakra i no i nie, no nie wiem, no naprawdę tak się, tak rzadko tak jest, żebym aż tak miała wywalone w tych bohaterów i żebym aż tak nimi się nie przejmowała w gruncie rzeczy i żeby mnie nie przejmowała jakby cała ta fabuła. No nie wiem, no miało to trzymać w napięciu, miało to być jakieś objawienie po prostu i wykorzystanie moich ulubionych takich różnych motywów, czyli właśnie ta igrzyska śmierci, taka dystopijność książki, plus później w trakcie właśnie ten motyw akademii. Nic po prostu nie zostało odhaczone, także nie polecam. Nie wiem sama już, czy ja mam kontynuować tę serię, bo no nie zachęca mnie naprawdę. Ta premiera drugiego tomu jest w czerwcu teraz i się mocno zastanawiam, czy mam się za to zabrać. Zobaczymy, jakie będą też opinie. Może znajdą się opinie osób, którym właśnie pierwszy tom się nie podobał i się skuszą. Zobaczymy, czy ten drugi tom jakoś bardziej dźwignie to wszystko. Tutaj tych tomów ma być dużo, więc niestety. No i tak się prezentuje cały mój tutaj stosik. Dużo tych książek było, musicie przyznać. Część oczywiście była w audiobookach, ja się starałam to tutaj też nadmienić. No i też, jak widzicie, było sporo rozczarowań. Trzy takie spore, czyli właśnie Ta Ziemia Obiecana, Piramida i Czerwony Świt. Sporo było książek takich, okej, spoko się bawiłam, nic może nie zmieniły w moim życiu, ale były spoko. No i było jedne też dobre odkrycie, czyli Problem Trzech Ciał. Dajcie znać, co Wy czytaliście w poprzednim miesiącu, czy znacie książki, które tutaj pokazałam, czy je czytaliście i co o nich sądzicie. I widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Do zobaczenia, buziaczki, pa!